Dobry wieczór Państwu, 20.00. Zaczynamy kolejny materiał. Drodzy Państwo, wraca temat maili Dworczyka, tak jak mówiłem dzisiaj pod koniec materiału z 14.00. Czas się nad tym tematem pochylić. Gdy pojawiły się te maile w sieci, to był czerwiec 2021 roku, wszyscy byli w szoku. Te maile no, wywołały oczywiście lawinę komentarzy, ale rzecz jasna, kolejne ujawniane afery wynikające z tych maili nie robiły większego wrażenia na reżimie PiS, a tak zwane wolne media, te prywatne, na początku komentowały, później coraz mniej, a później, wybaczcie, odkaszlę, a później rozpoczęła się narracja o tym, że są to że jest to działanie rosyjskich służb specjalnych. Zresztą to później ewoluowało. I wszystkiemu winni są Rosjanie, to rosyjskie spec-służby. Włamały się na skrzynkę Dworczyka, który jeszcze rok wcześniej organizował odbijanie się od granicy białoruskiej i współpracował z białoruskim reżimem. Rząd, który kupował miliony ton węgla od Rosjan, miałby teraz być hakowany przez Rosjan, ale ta narracja pojawiła się w mediach i to, co jest jedno zdanie, które wczoraj w Gazecie Wyborczej Wojciech Czuchnowski zamieścił, ja może je zacytuję, bo warto. To może oznaczać, że do konta Dworczyka miała dostęp związana z nim osoba, która skopiowała pocztę lub przez nieostrożność dopuściła do włamania na skrzynkę. Dworczyk chciał to przed ABW ukryć, a rząd forsował narrację, że do poczty włamali się Rosjanie. Do tego tekstu Gazety Wyborczej Wojciecha Czuchnowskiego odniósł się sam Dworczyk. Ja bym chciał Państwu przedstawić w tej chwili fragment jego tłumaczenia, a następnie zestawić to z dwoma, w zasadzie z trzema tekstami osób znanych publicznie, które też i zauważyliście na pewno Państwo na miniaturze, które jakby uczestniczyły w budowaniu tej narracji, przekonując Państwa, opinię publiczną, do tego, że byli to Rosjanie, najpierw Rosjanie, a później, że to Białorusini. Ale zaczniemy jakby troszeczkę od tyłu, czyli najpierw to tłumaczenie Dworczyka. Posłuchajcie Państwo, bo to tłumaczenie jest dosyć ciekawe. Po ujawnieniu ataku hakerskiego na moją skrzynkę mailową od razu zgłosiłem ten fakt szefowi ABW. Następnego dnia funkcjonariusze ABW zgrali z mojej poczty maile o charakterze phishingowym, a jednocześnie starali się odzyskać kontrolę nad skrzynką. Następnego dnia. Kolejnego dnia okazało się, że hakerzy są wciąż aktywni, ze skrzynki zaczęto wysyłać obsceniczne wiadomości. Dlatego po dwóch dniach, w trakcie których funkcjonariusze oraz informatycy nie mogli odzyskać kontroli nad moją skrzynką, poleciłem wykonanie kopii binarnej jej zawartości oraz usunięcie materiałów z serweru wirtualnej Polski. Państwo słyszycie tę bzdurę? Później napisał, kopia binarna z zawartością mojej skrzynki trafiła do prokuratury. Nie kasowałem ani nie polecałem kasować żadnych maili. Od początku współpracowałem z funkcjonariuszami ABW i prokuraturą w tej sprawie. Wszystkie działania były podejmowane za ich pełną wiedzą i kontrolą. Nigdy nie wysłałem z mojej skrzynki żadnych informacji, które posiadałyby klauzulę oznaczającą informacje niejawne. I teraz jakby pojawia się najważniejsze. Od początku podkreślałem, że w publikowanej na rosyjskich serwerach materiałach są wiadomości prawdziwe, zmanipulowane oraz całkiem fałszywe. Świadczy o tym między innymi edycja metadanych, której hakerzy dokonali po włamaniu na skrzynkę. Ale metadanych czego? Tego nie wiadomo. Prokuratura od 3 lat nie może znaleźć hakerów i tak dalej, i tak dalej. To jest, i teraz następny bardzo ważny tekst. Kilka międzynarodowych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, w tym amerykańska firma Mandiant, której właścicielem jest Google, wskazały, że atakujący są powiązani ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Nie wiem, czy działania prokuratury to efekt niekompetencji,
czy złej woli. No, dodajmy, że Mandiant od niedawna został przejęty przez firmę Google. Wcześniej ta firma była częścią firmy FireEye, zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Teraz została w 2022 roku sprzedana. Proszę Państwa, i teraz przechodzimy jakby do istoty rzeczy, bo w lipcu 2021 roku pojawia się tekst Szymona Jadczaka pod tytułem Tylko WP, to oni ujawniają maile Dworczyka, demaskujemy kanał Poufna Rozmowa. I zaczyna się tak. Dziennikarzowi wirtualnej Polski udało się porozmawiać z ludźmi, którzy umieszczają w sieci maile ze skrzynki Michała Dworczyka. Podają się za Polaków, ale z analizy ich wypowiedzi wynika, że są osobami rosyjskojęzycznymi. To później jest, oczywiście są opisy przyrody i jak zwykle w takich tekstach bywa, istotna jest końcówka. I teraz posłuchajcie Państwo. Tu jest podtytuł nadany przez Jadczaka, czy ktoś udaje Rosjanina. A czy możemy wykluczyć, że ktoś podszywa się pod rosyjskie służby? Gdyby ktoś próbował to robić, Rosjanie by w tydzień zdemaskowali i wbili w ziemię ludzi odpowiedzialnych za taką akcję. Oni nie tolerują takich działań, stwierdza w rozmowie z WP, pragnący zachować anonimowość oficer polskiego wywiadu. Na Rosjan wskazują też inne dowody. W materiale dla TVN24 Anna Gielewska i Julia Daukrza z Fundacji Reporterów pokazywały związki pomiędzy operacją prowadzoną przez grupę hakerów UNC1151 a atakami na skrzynkę Dworczyka. Między innymi zarejestrowanie przez tę grupę konkretnych domen udających rządowe adresy w okresie odpowiadającym atakom na polskich polityków, a także stron wyłudzających dane logowania do prywatnych skrzynek, a za UNC1151 grupą prowadzącą akcję dezinformacyjną przynajmniej od 2020 roku stoi właśnie GRU. Proszę Państwa, może zacznijmy od tego, że ta firma FireEye faktycznie w tamtym czasie podawała informacje o różnych grupach hakerskich zajmujących się wyłudzaniem pieniędzy, atakowaniem tak zwanym defacem stron, czyli zmienianiem stron, włamywaniem się na serwery. Z kolei ten skrót UNC odnosił się do uncategorized, czyli nieskategoryzowanej. Pod tym UNC1151 miano umieścić grupę niezidentyfikowanych hakerów, którzy mieli dokonywać różnych takich phishingowych ataków, ale nie bardzo było wiadomo, do kogo ich przypisać, stąd też skrót UNC Uncategorized. Oczywiście szybko podchwycono narrację. Ja pamiętam, jak o tym pisałem, że jest to, że to jest grupa Ghostwriter. No, ta narracja została szybciutko podchwycona przez Jadczaka. Nie minęła chwila, a pojawił się też tekst znanej specjalistki od dezinformacji. To przyznam się szczerze, że to teraz brzmi dwuznacznie. Pani Anna Mierzyńska, która pamiętam, że kiedy ja próbowałem panią Annę przekonywać, że być może jest w błędzie, że to są Rosjanie, pani Mierzyńska mnie wtedy zablokowała, potem zaatakowała redaktora Pińskiego i mnie, wyciągając Pińskiemu, że kiedyś wydał książki z Braunem. No i próbowała atakować, razem z nią cała grupa była osób właśnie z Okopres powiązanych, które zaczęły atakować, cały czas dowodząc, że jednak to Rosjanie. No to i Państwo, mamy, spojrzę na datę, 28 grudnia 2021 roku. Pani Anna Mierzyńska w swoim tekście, znajdziecie Państwo linki do tych tekstów, bo tutaj nie chciałbym się odnosić do tekstów nie cytując ich, bo Państwo przeczytacie, już nie będę ich w całości czytać. Tutaj pani Anna dowodziła, że wpisy rosyjskojęzycznego kanału na Telegramie, który publikuje materiały wykradzione z prywatnej skrzynki mailowej
Michała Dworczyka są rozprowadzane w sieci przez osoby współpracujące z rosyjską grupą medialną Patriot Media Group. Na czele jej stoi zaufany Putina rosyjski oligarcha Prigozhin. I oczywiście też dowiedzieliśmy się, że jest grupa UNC1151. Tutaj czytamy, przy czym firma Mandiant wielokrotnie podkreślała, że zebrała za mało dowodów na jednoznaczne powiązanie UNC1151 z Rosją, choć wiele poszlak prowadzi właśnie w tym kierunku. Ale to można powiedzieć, że to nie jest koniec tej historii, dlatego że pojawił się też tekst. Tutaj sekundkę odnajdę go. Z maja 2023 roku, również autorstwa pani Anny Mierzyńskiej, która pisze o tym, że poufna rozmowa 2021 publikuje wykradzione maile ministra Michała Dworczyka, wymienionam innych, Obajtka i innych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że za włamaniem do skrzynek pocztowych polityków, czyli za tak zwaną aferą mailową, stoją służby białoruskie i rosyjskie. Już się zmieniła narracja. Jak wielokrotnie opisywaliśmy, korespondencja ta była publikowana przez rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie oraz rosyjskie i białoruskie media. Niewątpliwie rosyjskie służby miały i mają do nich dostęp. Tam możecie przeczytać Państwo szereg istotnych informacji. Cały czas narracja, że za tym stoją rosyjskie i białoruskie służby. Jak ustalił redaktor Czuchnowski, śledztwo, które jest prowadzone w sprawie maili Dworczyka, już wskazuje na to, że Dworczyk nie dopełnił swoich obowiązków, już pomijając to przecież stawiane zarzuty. Dostęp do jego skrzynki tak no nie polegał też na tym, że ktoś się włamał, że teraz pojawili się tajemniczy rosyjscy hakerzy czy białoruscy, którzy dokonali włamu na jego skrzynkę. Nie. Prawdopodobnie doszło do takiej sytuacji, w której, no, tak wynika też z tekstu wyborczej, ale też ja o tym mówiłem już 3 lata temu, że jego hasło zostało pozyskane w ten czy inny sposób przez taką czy inną osobę. Prokuratura ustaliła już, kto mógł posiadać dodatkowo poza Dworczykiem to hasło i najzwyczajniej w świecie ktoś wszedł w posiadanie tegoż hasła, skopiował nie tylko jego skrzynkę, tak, bo przejęto skrzynki też i innych pisowskich gangsterów. Przecież publikowano maile Brudzińskiego, Bajtka i wielu innych. No ale jakby zaczęło się od Dworczyka i mieli Państwo, tak jak napisał redaktor Czuchnowski, rządowi PiS zależało na tym, aby narracja była w kierunku przekonania opinii publicznej, że byli to Rosjanie i Białorusini, choć kompletnie to się nie klei, jakby z agendą. No, teksty tajemniczego oficera wywiadu, przeczytacie Państwo te artykuły, które jeszcze są aktualne w sieci, to myślę, że w świetle tego, co ujawnił Wojciech Czuchnowski i tego, co już wiemy o Dworczyku i o tej aferze z mailami, a poufna rozmowa jeszcze działa, tak zupełnie na marginesie, publikuje od czasu do pory jakieś tam może nie najistotniejsze maile z jego skrzynki, która została skopiowana w całości, ale nie ulega wątpliwości, że Dworczyk używał jej do korespondencji takiej, której niby nie powinien był używać, niedopełnienie obowiązków, zdarza się przekroczenie uprawnień, ten najmodniejszy obecnie artykuł 237 kodeksu karnego. Proszę Państwa, pozostaje otwarte pytanie, które należałoby zadać panu Jadczakowi i pani Mierzyńskiej. Dlaczego, skąd przyszło im do głowy, żeby kreować taką narrację, że to Rosjanie i Białorusini, co z kolei było w interesie reżimu PiS. Nie stawiam żadnej tezy, pytam. Te ataki też, Jadczaka, i na mnie się zdarzały, ataki pani Mierzyńskiej na mnie, która była bardzo niezadowolona, gdy ja próbowałem wejść w jakąś polemikę z nią, nie atakując jej. Wydawało mi się, że gramy w jednej drużynie, że jakby celem jest
dojście do prawdy. Pani specjalistka od dezinformacji za wszelką cenę jednak chciała udowodnić, że za włamaniem na skrzynkę, do skrzynki mailowej Dworczyka, to właśnie rosyjskie spec-służby, a Jadczak rozmawiał z oficerami GRU, czy tam jest wymiana niby na Telegramie. Ale to w ogóle ciekawe, bo jeżeli coś się pojawia na rosyjskim Telegramie, to znaczy, że to Rosjanie. Czyli co, pani Paulina Matysiak, która na Telegramie założyła swój kanał, to też jest rosyjską agentką. Ja mam też nie kanał, tylko jakby śledzę Telegrama, czyli też jestem rosyjskim agentem. No, samo posiadanie aplikacji Telegram nie oznacza, że jest się rosyjskim agentem. A media białoruskie szczególnie wykorzystywały oczywiście informacje z maili Dworczyka, budując taką maskirowkę, narrację do tego, żeby komuś tam do głowy nie przyszło szukać związków pomiędzy PiS-em a Mińskiem. Potem się pojawia przecież kryzys graniczny. Sami państwo wiecie, co się działo. Te trzy teksty, do których linki znajdziecie państwo pod dzisiejszym materiałem, przeczytajcie, jeżeli znajdziecie chwilę. Rzućcie też okiem na tekst właśnie Wojtka Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej. Popatrzcie na całokształt, dlaczego prokuratura i w jakim zakresie stawia, czy chce postawić zarzuty Michałowi Dworczykowi. I sobie wtedy możecie państwo odpowiedzieć na to pytanie, kto, może dlaczego, narzucił taką, a nie inną narrację. Ja do tej sprawy będę chciał na pewno wrócić. Nie mam co się pytać pani Mierzyński, bo znam odpowiedź. W ogóle tej odpowiedzi przede wszystkim nie będzie, ale no, państwo też możecie zapytać, skąd u niej wziął się ten pomysł, żeby założyć, że to na pewno Rosjanie, tylko dlatego, że pojawiła, tylko że poufna rozmowa najpierw pojawiła się na Telegramie, bo tam pojawiły się najpierw maile Dworczyka, potem było w kontakcie, czyli to WeKontakt, też rosyjski portal. Potem na różnych stronach, ale zaczęło się od Telegramu, co było działaniem no, jakby oczywistym, że można zasugerować, że na przykład to Rosjanie. Można, no, klasyczna dezinformacja, prawda? No, przecież pani Anna jest specjalistką dezinformacji, to powinna o tym jak najbardziej wiedzieć. Dajcie państwo znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy Dworczyk nie dopilnował swojej skrzynki, czy ktoś z jego bliskiego otoczenia, jak to się mówi kolokwialnie, dał ciała, i ci, którzy byli zainteresowani, tu użyłem liczby mnogiej, dostaniemy się do skrzynek mailowych pisowskich gangsterów, wykorzystali czyjąś naiwność, nie włamując się na czyjeś konto, bo ludzie, którzy za tym stoją, co do tego nie mam wątpliwości, to nie są dyletanci. To, co robili, robili zupełnie profesjonalnie i świadomie. No, obnażyli sporo informacji o Dworczyku, o Morawieckim, o spiskach przeciwko Giertychowi. Bardzo dużo informacji. Gdyby teraz te maile tak zebrać, przeanalizować, to myślę, że i dodatkowe zarzuty dla wielu się znajdą. A Dworczyk dalej twierdzi, że to na pewno Rosjanie, że to ci Median, UNC, 1151, Ghostwriter, GRU wzięło się na akurat na Dworczyka, na nikogo innego, na Dworczyka i na panią Annę Mierzyńską i na pana Jadczaka. Widzimy się o 10:00. Geopolitycznie. Kłaniam się.